Może już na koniec naszego krótkiego cyklu spotkań na temat Soboru Watykańskiego II chwyćmy byka za rogi i zastanówmy się, czy Sobór Watykański II w Polsce się przyjął, czy może się nie przyjął. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że zaprezentuję Państwu moją bardzo subiektywną ocenę i tutaj tym bardziej zachęcam do rozmowy pod tą pogadanką na temat stosunku Kościoła katolickiego w Polsce do zmian soborowych. Bo oczywiście bardzo dużo zależy od tego, kogo pytamy. Zależy od tego, jakie książki osoba pytana przeczytała, czy w ogóle zapoznała się z dokumentami soborowymi. Tutaj znowu mamy bardzo różne opinie, więc ja od razu uprzedzam, że moja opinia jest oparta na bardzo głębokiej analizie literatury posoborowej. Osobiście się interesuję tymi sprawami, wielokrotnie na ten temat pisałem i moje oceny spotykają się z zainteresowaniem za granicą, a więc są to głównie teksty pisane w języku angielskim albo włoskim. Natomiast w Polsce muszę powiedzieć, że moje opinie mają charakter dość odosobniony. Może z tego powodu, że formułuję je jednocześnie wiążąc czy łącząc z tymi moimi opiniami bardzo zdecydowaną krytykę Kościoła katolickiego w naszym kraju. Ale to nie jest krytyka taka czysto emocjonalna, że mi się po prostu polscy katolicy, czy biskupi, czy księża nie podobają. Raczej wypływa to z pewnego poczucia zawodu, że mogło być inaczej. Mogło być tak, jak właśnie obserwuję to od dziesiątków już lat na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie katolicyzm nie tylko bierze udział w debatach kulturowych, teologicznych, filozoficznych, jest częścią to, co Amerykanie nazywają religious studies, a więc właśnie takim wspólnym, w sensie przedstawicieli różnych religii, namysłem nad obecnością religii w przestrzeni publicznej. Natomiast w Polsce obserwuję kontynuację tego, co było przed soborem, czyli katolicyzm, polscy biskupi i księża zachowują się tak, jakby między nimi a resztą, czyli światem, była jakaś opozycja, jakieś napięcie, jakaś rywalizacja. I to jest coś, co w moim przekonaniu jest zupełnie sprzeczne z duchem Soboru Watykańskiego II i jego dokumentów. Krótko o przyczynach takiego stanu rzeczy. No jest takie łacińskie powiedzenie corruptio optimi pessima est, czyli korupcja człowieka dobrego jest czymś najgorszym. Można to odnieść również do idei, że idee, które są bardzo dobre w jednym czasie, w innym czasie są bardzo szkodliwe. I to, myślę, bardzo dobrze pasuje do katolicyzmu polskiego, który w okresie konfrontacji ideologicznej, a więc w okresie PRL-u, bardzo dobrze spełnił się jako alternatywa do władzy komunistycznej. Tutaj oczywiście ogromna rola kardynała Stefana Wyszyńskiego, który trzymał taki jednolity front Kościoła, całkowicie podporządkowany jego wizji katolicyzmu ludowego, katolicyzmu niepogłębionego intelektualnie, ale zwartego i właśnie zjednoczonego.
Te wizje kościoła, takiego właśnie zjednoczonego wokół jednej idei, konfrontującej z wrogą ideologią marksistowską, z pewnymi tylko niuansami kontynuował jego najbliższy współpracownik, kardynał Karol Wojtyła w Krakowie, który w momencie, kiedy został papieżem i przeniósł się do Rzymu, w 1978 roku ten model konfrontacyjny przeniósł właściwie na cały Kościół. I wielu teologów, o których mówiłem wcześniej, czyli tych, którzy zmienili katolicyzm, włączyli go właśnie w te debaty z kulturą współczesną, mówili o zimowym czasie. Taki słynny teolog niemiecki Karl Rahner, który dokładnie opublikował taką książkę Winterliche Zeit, czyli właśnie taki czas zimowy, zamrożenia. Dlaczego to przełożyło się na Kościół w Polsce? Właśnie księża, biskupi, ale też i katolicy, wpatrzeni w te wielkie wzorce wielkich pasterzy Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę, tak naprawdę uznali, że to jest ten model najbardziej skuteczny, że wtedy właśnie zachowuje się wyrazistość, tożsamość. Więc tak naprawdę w Kościele katolickim mamy do czynienia z sytuacją, w której te najbardziej rewolucyjne dokumenty okazały się niepotrzebne, niczemu nie służące, no bo my jesteśmy mocni siłą i właśnie tą konfrontacją. Dlatego właśnie tego przyswojenia dokumentów, ale przede wszystkim ducha soboru u nas nie było. Druga sprawa, już niezależna od tych przywódców właśnie religijnych, czyli Wyszyńskiego i Wojtyły, i potem ich podporządkowanych całkowicie księży i biskupów, tym dwóm autorytetom, to jest kondycja czy sytuacja ludzi świeckich. Tak naprawdę, gdy mówimy o polskim katolicyzmie, to mówimy właśnie o tym, jak się zachowują księża, jak się zachowują biskupi, jakie miejsce w tym katolicyzmie odgrywa papież. Natomiast zupełnie nie istnieją ludzie świeccy. Ich głos jest nieobecny. Ten wielki nieobecny, który wypełnia kościoły, który umożliwia, że seminaria, no już może dzisiaj nie są pełne, ale w każdym razie na pewno w skali światowej wygląda problem powołań kapłańskich dość dobrze. Otóż właśnie ten sukces odniesiony w konfrontacji z PRL-em okazał się źródłem, jeśli nie klęski, to naprawdę na pewno wielu problemów Kościoła katolickiego w Polsce, który nie jest chętny do otwarcia się na inne propozycje teologiczne, filozoficzne czy ideologiczne. Do wszystkich przykłada tę samą miarę nieufności i oceniania. To dotyczy oczywiście stosunku nie tylko do innych religii, ale do pewnych grup, jak na przykład mniejszości seksualnych, mniejszości etnicznych. Tutaj widzimy, że Kościół nie odrobił lekcji, jaką jest Sobór Watykański II. Więc mam nadzieję, że w tym wielkim skrócie udało mi się odpowiedzieć na postawione w tej części pytanie, dlaczego Sobór Watykański drugi w Polsce się nie przyjął i dlaczego ciągle jeszcze zmiany są przed nami. Być może wspomniana już poprzednio synodalność, w której Kościół Polski również bierze udział, choć bardzo niechętnie, przyniesie tutaj zmiany, ale o tym innym razem.